No to on później wziął i zaczął działać z Kamilem. No i Kamil dawał mu taką dobrą konwersję i wiesz, on już się zatrzymał po prostu przy nim, nie? Odpowiadam wam ja, jako Budda. Tak, wszystko będzie zrobione na poziomie. I napisałem do Konopskiego, że mogę mu więcej materiałów udostępnić, aby to rozpowszechnić, nie? I napisał do Glinka, wysłał mu moje dane prawdopodobnie. No i co, Glinek? Nie udało się przekupić, nie udało się zastraszyć, film idzie. Mimo twoich próśb, gruźb. Ale powiem wam szczerze, że to, co działo się przez ostatnie dni, to teraz rozumiem, dlaczego tyle osób brało się za ten materiał, brało się za tego człowieka i nigdy nic nie wychodziło. Osoba może tyle funkcjonować w internecie na dużym poziomie rozpoznawalności. Cały czas jej się wszystko udaje, a takie rzeczy po prostu tu wychodzą. Powiedz mi, no, mówimy teraz o Bartłomieju Glinku, już mówmy pełnym nazwiskiem, bez GCW. Okay. I tak to jest znane, czyli MGP Garage, tak? Tak. Czyli twórca jakby motoryzacyjny, przewijający się u innych twórców i tu trzeba powiedzieć na początku, no w pewnym etapie przedstawiany nawet przez Buddę jako jego wspólnik, gdzieś tam przekierowywany z social mediów Buddy, znajomy Detailera bodajże, tak? No tak i wielu, wielu tutaj innych. Czyny tego pana są poniekąd znane, nie? Że ci ludzie z branży motoryzacyjnej wiedzą, tak. Ale myślę, że to się ucięło w pewnym momencie, kiedy pan Glinek poszedł sobie siedzieć, później poszedł na współpracę. W 2012 roku. W 2012 roku posprzedawał wspólników, sam wyszedł. Tak. I każdy myśli, a nie mówmy to stare sprawy i ten pan sobie teraz funkcjonuje w internecie. Policja w Gliwicach doszła do tego, że samochody korzystające z usług myjni Bartka G przy ulicy Portowej w Gliwicach masowo znikały. Zaczęła się obserwacja. Gdy policjanci byli już pewni tego, że Bartek G jest zamieszany w zniknięcia tych samochodów, po prostu go zwinęli. Pan Bartek G napisał list z prośbą do pana prokuratora, po czym poszedł na współpracę, sprzedając kolegów po fachu. Współpraca ta miała dla niego bardzo korzystny rozwój sytuacji, ponieważ pozwoliła mu uniknąć konsekwencji. Zaczynamy tak, widzowie, żebyście widzieli ten nowy etap, który niby nikt nie wie. W tym momencie Bartek jest już czysty, on przecież odpowiedział za swoje czyny. I tak to się w tym momencie gdzieś tam w środowisku mieli i on się sam tym jakby tłumaczy. I to, o czym teraz będziemy mówili, to jest tajemnica Poliszynela, jakby nikt tego nie wyciągał. Jest cisza, a każdy, kto próbował... Był uciszany. Był uciszany. I to są właśnie też bardzo ciekawe wydarzenia. Może o tym opowiem na końcu, co się działo z tobą, ale przedstaw jakby to, co... To znaczy może zacznijmy od MGP Rentu, bo to jest jakby w Polsce i to jest... A tam to się zaczęło wcześniej, ale ciągnie się do tej pory, więc na tym zakończymy. W tym momencie pojawia się postać Buddy, tak? I na jego storkach, i w jego filmach, i jakby Budda go w tym momencie zaczyna przynajmniej raz w swoim filmie... No nie oszukujmy się, reklamował go. No. Przedstawia jako swojego wspólnika, bo... Bartek, dla niewtajemniczonych to jest mój wspólnik. Rzucają 20 tysięcy do puszki w Zakopanem, reklamuje go. W drugiej połowie 2021 roku Budda, tak, ten Budda, wrzucił story na Instagrama. Od siebie ze story przekierowywał ludzi bezpośrednio do MGP. Na stronie podany był kontaktowy numer telefonu. Ogólnie tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że no znany nam wszystkim youtuber Budda wrzucił do siebie storkę na Instagram, gdzie było przekierowanie do profilu MGP. Mówił, że jego wspólnik, właśnie Bartek, będzie działać z franczyzą. Lamborghini Huracan, którego zresztą później dostał Kamil Budda. Ile takich jest w Polsce? Jeden. Twin Turbo jeden, taki zgrzebany jest jeden. No i wiesz co, naprawdę tak jakby ostrożnie się opłacąc z tym Buddą, tak mówiłem, na co mamy dowody, na to mamy, mówmy, nie mówmy. To był wcześniej, Bartek był, Glinek był właścicielem i później Budda go odkupił, tak? Tak to niby było, tego, to oficjalna wersja? Ja powiem tak, z tego co powiedzieli do mnie panowie, którzy przyjechali tutaj do Krakowa mnie wyjaśniać od Glinka, bo dużo powiedzieli i tam też jedną storkę wrzucałem z nagraniem rozmowy, bo oni nie wiedzieli, że ja ich nagrywam, ale ja rozmawiałem z nimi po prostu, nagrywając ich, bo stwierdziłem, że jest to też jakiś, nie tyle, że dla mojego bezpieczeństwa, co po prostu dla mojej wiarygodności tak samo. Ci panowie powiedzieli, że Kamil dostał ten samochód w zamian za poprowadzenie loterii wraz z Glinkiem na żółte Audi RS4. Jeżeli zastanawiacie się, czy wszystko będzie w 100% legitne, jeżeli zastanawiacie się, czy rzeczywiście do wygrania będzie Audi RS4 i czy wszystko będzie tak pewne i tak fajnie zrealizowane jak w przypadku M3, to odpowiadam wam ja, jako Budda. Tak, wszystko będzie zrobione na zajebistym poziomie. On i faktycznie... Bo akurat Buddą się nie interesowałem w ogóle wcześniej i tak jak mówię sam, to... Ja Okej, i Budda faktycznie prowadził jakąś loterię Bartka, czy oni robili wspólnie loterię, czy tak, co to jest za loteria? Tak, on faktycznie mówił, że jego tam, no, że Bartek robi legitną, że ta akcja jest legitna tak samo jak u niego, promował to w storkach swoich. Informuję was, że dokładam wszelkich starań, aby akcja była jak najbardziej legitna i żeby wszystko było tak dobrze zrealizowane, jak było w przypadku BMW. I sam ją fizycznie prowadził? Był na losowaniu? Tak, był.
My z Bartkiem spędzamy ze sobą całkiem sporo czasu na co dzień. My po prostu sobie po kumpelsku, tak jak sobie czasem po kumpelsku ktoś z kimś się powyzywa. No. Nie? Od samego początku Budda podkreślał, że ta akcja jest legitna, że tam wszystko jest po prostu okej, w porządku, tak samo jak u niego. MGP Rentem, jak on mocno startuje? To znaczy... MGP Rent leży i kwiczy, bo w ogóle nie startuje. Bartłomiej G, pod renomą ksywy znanego youtubera Buddy, wyciągnął od ludzi kwotę przekraczającą 100 tysięcy złotych jako opłatę franczyzową, której nigdy nie zwrócił. Ludzie stracili kolosalne sumy pieniędzy na poczet przygotowań miejsc i zakupu samochodów niezbędnych do działania franczyzy. Środki te nigdy nie zostały im zwrócone. Czyli nigdy nie powstał żaden oddział. Co jest ciekawe, to drodzy widzowie, bo to te 10 tysięcy może się wydawać nieduże jak na dzisiejsze czasy, no, razy ileś tam, no to on zebrał kupę kasy, ale ludzie najbardziej, to masz wszystko w tych głosówkach i w tych screenach, tak. Ludzie najbardziej narzekali na to, że ponieśli bardzo duże koszty przygotowania placu, tam tak kontenera jest. Na biuro, zakupu tego pierwszego samochodu, który miał następny uzupełnić i zostali z pobrane tym... leasingi. I zostali z tym po prostu sami. Nigdy nie uzupełnił floty, nigdy żaden oddział nie ruszył, tu w Polsce, mówię tego MGP-lentu i nikomu z twoich informacji wynika, Glinek nie oddał pieniędzy. Tak, no ja jestem na tej grupie i pytałem się sam, czy tak naprawdę ta sprawa jest wyjaśniona, niewyjaśniona, ja tam pytałem o to wszystko. Nie. Jak było, tak jest. Jakby na ciebie próbowano wpłynąć, bo tu to, co ty przeżyłeś, to, że też ty... No, powiem tak. Jak zacząłeś się w ogóle tym interesować, ty zacząłeś gdzieś tam u siebie na Instagramie i tak dalej to puszczać, tak, nie? Tak, tak, tak. Robić live'y, no i coś zaczęło dziać u ciebie. No jak zacząłem wrzucać, no prawdziwe informacje, bo zacząłem wrzucać tam prawdziwe informacje, to w pewnym momencie odezwał się do mnie ktoś z Instagrama. To jest jakaś szkoła MMA, tam... I napisał do mnie, że on też ma dla mnie trochę informacji związanych z Glinkiem. Więc podał mi tam numer telefonu, ja od razu na ten numer telefonu zadzwoniłem. No i tu po drugiej stronie telefonu pojawiła się postać tego pana, który mnie później odwiedził. To były groźby karalne, to było wszystko, to było tak. Przyjeżdżanie, to było naruszanie miru domowego. Tak. Pan Patryk się do mnie odzywa i mówi do mnie w pierwszej kolejności, że te wszystkie moje storki i relacje, że to wszystko ma poznikać. Bo tam już do ciebie dzwoniły osoby, no, których znasz, nie? Chłopaków tam. No, no. Więc to, wiesz, że to musi zniknąć, nie? Co musi zniknąć? No te relacje swoje i tak dalej. Ja mówię do niego, jak poznikać, jak przecież rozmawialiśmy o tym, że ty miałeś mi dać coś na niego. Mówi, słuchaj kolego, bo to był częsty tak, słuchaj kolego. Nie, mówi do mnie, słuchaj kolego, to wszystko ma stamtąd po prostu poznikać, tego nie może tam być. Kilka godzin później jedna osoba z Warszawy podesłała mi, jest na takiej, są różne grupy na WhatsAppie tych wypożyczalni samochodów. Podsyła mi screena, w którym Glinek wrzuca, bo to Glinek wrzucił, Glinek wrzuca mój adres domowy, wyśledził po prostu po mojej firmie, po imieniu, po tym, wyśledził mój adres. To nie jest adres, w którym ja mieszkam, to jest adres, pod którym jestem zameldowany, to jest mój dom rodzinny po prostu i tam była zarejestrowana moja firma. Ale wyśledził ten adres i wrzucił go tam na tą grupę. Po co, w jakim celu? No jeszcze nie wiedziałem, tak? W międzyczasie pojawił się telefon i tutaj jest ciekawa rzecz, pojawił się telefon kolejny raz do tego Patryka. Ale tutaj telefon brzmiał już tak, słuchaj kolego, bo my już jesteśmy u ciebie w Krakowie. Ciekawie, nie? Oni już są u mnie w Krakowie, oni się muszą ze mną zobaczyć, bo tak nie będzie, że oni mi to wszystko wyjaśnią i ja tak odpowiadałem zbywczo na to. Oni mówili, że tam już ja się kontaktowałem wcześniej ze znajomymi wspólnymi, których mamy. Tu chodziło właśnie o tego kolegę z tej wypożyczalni. A ja tu jestem w Krakowie i tłumaczę ci dokładnie, o co mi chodzi. I co można, czego nie można zadać, powiedziałem, że potrzebuję 2 miesiące, żeby się od tego zregulować. To jest 3 miesiące, to mamy tam jakieś pieniądze zainwestowane, jesteśmy tam udziałowcami. Tak, dwa miesiące. Dwa miesiące, tak, bo oni później możesz się za niego brać, bo mamy zainwestowane pieniądze, musimy wyjąć, a na razie masz odbić od tego. Dokładnie, oni powiedzieli, że mają zainwestowane pieniądze w jego loterię i on ma na te pieniądze zapierdalać. Dokładnie tak powiedzieli, tak? Bo faktycznie za 2 miesiące była loteria. I tam faktycznie była ta loteria. Fakt faktem, no mówię, no powiedzieli tam różne rzeczy. Nie zdecydowałem się z nimi spotkać. W rozmowie telefonicznej jasno mówię, że zastanowię się, ale nie spotkam się z nimi. Spotkałem się właśnie z tą osobą tutaj z wypożyczalni w Krakowie, z wypożyczalni samochodów. Umówiliśmy się w galerii handlowej, usiedliśmy tam, zaczęliśmy rozmowę i dosłownie po 2-3 minutach po prawej mojej stronie pojawia się Patryk wraz z jeszcze jednym panem, którzy dosiadają się do nas od strony zewnętrznej, tak bym ja tak naprawdę nie mógł wyjść w ogóle tam z tej ławki i tak dalej. No i tam już rozmawiali ze mną nie tak jak przez telefon, tylko rozmawiali w sposób agresywny. Tłumaczyli co ma być, jak ma być i gdzie ma być, że to ma poznikać i tak dalej. Oczywiście no ja przytakiwałem i słuchałem tego, co mówią. Oni właśnie mi wytłumaczyli, że Glinek po prostu robi dla nich, tak mi to tłumaczyli, że robi razem z nimi. Oni robią razem z nim interesy, że mają tam kupę kasy poinwestowaną u niego. Ale i że wiedzieli jako kto? No Glinek z nimi robi, ale kim my jesteśmy, powiedzieli. Kim jesteśmy? Oni to wytłumaczyli w ten sposób, jakby on był tam po prostu słupem. Ale kim oni są? No my jesteśmy, to znaczy kto? Powiedzieli, że możesz o nas...
zapytaj się o tego Patryka z Katowic, to w całej Polsce możesz się wziąć no, dobrze, i w dobra, ten sposób. Dobra, że dobra, to jest charakterny chłopak, w całej Polsce wszyscy tam o nim wiedzą ze Szczecina, i że z nim się po prostu ten... sposób to powiedzieli. Ale sęk sęków, on robi dla nich, tam są obracane w tych loteriach ich pieniądze i tak dalej. Dobra, i ty powiedziałeś już tak do brzegu, żeby mnie przedłużać, ty powiedziałeś, że to wszystko jakby usuniesz, no wiadomo, że przytakiwałeś się, nagrałeś tą rozmowę i później co się dzieje? Znaczy ty faktycznie to usuwasz? Jak się w ogóle zakończyło spotkanie? Jaka była konkluzja? Tak jak już powiedziałem, nie usunę niczego, powiedziałem, że skoro takie akcje się dzieją i w ten sposób się ucisza gości, to już wiedziałem, że gość z Białych Kołnierzyków, który wrzucił wcześniej podobny materiał i inne osoby... Co to są Białe Kołnierzyki? Jest taka grupa o przestępstwach gospodarczych na Facebooku, bardzo dużo osób tam jest w środku. I tam też ta sprawa była podnoszona. Tak, jeden chłopak ruszył tam temat Glinkowskiego, o czym mówił. Usunął. Ja nie mam z nim kontaktu generalnie, ja kiedyś tam parę lat temu go poznałem i dostałem od niego furę, w której sobie nagrałem po prostu odcinek, tam przewózkę widzów czy coś. Porsche 911. Okay. No i później gdzieś tam, to jest dosyć ciekawe, bo on chciał promocji Instagrama i jak ja już mu nie dawałem odpowiedniej jakby konwersji na tego IG, że wiesz, zamiast na to, że on mi tam daje jakąś G-klasę czy coś, to tam oznaczyć mu ten profil, żeby mu to rosło. No to on później wziął i zaczął działać z Kamilem. No i Kamil dawał mu taką dobrą konwersję i wiesz, on już się zatrzymał po prostu przy nim, nie? Czy mi się wydaje, że jak do Kamila w ogóle dotarły jakiekolwiek rzeczy, to on z nim w ogóle, to on się od niego odciął, nie? Okay. Bo jak sam widzisz, on nie prowadzi z nim w ogóle jakby żadnych interakcji, nie? No nie tak. Nie nagrywa z nim, nie prowadzi mu już loterii i tak dalej. Tak. Wiem również, że tak jakby też nie chcę mówić takich spraw prywatnych Kamila i tak dalej, ale z tego co wiem, on był chyba też trochę poirytowany tym, że MGP zaczął robić te loterie w momencie, gdy Kamil stworzył tak jakby hype na to. No tak. No i że rozumiem. MGP też miał jakieś patenty, klonował już marketing i tak dobra, dalej. Dobra. Tutaj akurat jeżeli chodzi o MGP, nie mam nic do ukrycia i jeżeli wiesz, jeżeli ktoś robi coś złego i tak dalej, no to musi ponieść za to konsekwencje, ja wiem z czym to się je. Dużo jest tych jakby dużo z tych przecięć, dużo z tych momentów, gdzie oni się przecinają, gdzie on go przedstawia wspólnika, gdzie kręcą razem film, gdzie mu prowadzi loterię, no ale to dalej jakby nie jest to procentowy dowód, że jakby Budda wiedział na to, co robi. Twoim zdaniem, oprócz tych rzeczy starych, o których ja rozmawiałem już z Kamilem i mówił, że wie, Budda w jakikolwiek sposób wiedział o tym procederze. Ja nie rozumiem tutaj tylko jednej rzeczy. Ponieważ w wiadomościach, w rozmowach WhatsApp Glinka z ludźmi, którzy chcieli odzyskać swoje pieniądze, tak, z tymi, którzy tam mieli u niego samochody, powtarza się Budda. Ale to nikt tego nie wyciąga. Tam była po prostu taka sytuacja, zresztą też to widać tam w filmie u mnie, jak chłopak pisze do Bartka, ciekawe czy Kamil o tym wszystkim wie, pisze, że ja podeślę do Buddy to, co ty narobiłeś, na co Glinek od razu odpowiada, że tak, że on to czyta, albo że on to wie, albo że on to widział, i albo że on mu wszystko przekazuje. Więc pytanie, czy tutaj Glinek kłamał po prostu i afiszował się jego twarzą, a tak naprawdę jest nozerem, które tylko się podszywało za to wszystko? Czy Kamil faktycznie wiedział o tych wszystkich wiadomościach, informacjach i tak dalej? I tam nawet jedna wiadomość była taka, że wie i wie też, że jesteś idiotą. Ale ludzie mówią, że do tej franczyzy całej ci poszkodowani trafili jakby przez storkę czy social media Buddy, więc o to mi chodzi, bo to co mówi Glinek, to wiesz, Glinek też mówi, że bierze auto do Francji, twoje będzie zarabiać, a to jest bzdura. Glinek też mówił, że ci auto umyje, a później ci ono ginęło, więc jakbym na to nie liczył. Jak on nie brał za części, jak on walił auta, a dalej jakby go promujesz w branży motoryzacyjnej, że on ma losowania samochodów, czy tuninguje, no to trochę jakby to, co on robił i za co był skazany. Ale dobra, jeżeli, tak jak mówię, jeżeli on nawet idąc na tą współpracę, sprzedając swoich przyjaciół i sam unikając odpowiedzialności, ale jednak według prawa polskiego jest załatwiony, to jeszcze było pół biedy. Tylko on dalej jakby to robi i ty dalej przekierowujesz na nowe jego projekty, które... To nawet powinno, uważam, u Buddy zapalić czerwoną lampkę, że jeżeli, dobra, tam to robił, obiecał mi, że się zmienił, no to ja przegrywam ten projekt, to sam bym się dowiedział, czy ten projekt doszedł do końca. I tu teraz kojarzyłem coś ciekawego. Po akcji z franczyzą MGP Rent, o której tu wcześniej mówiliśmy, miała miejsce loteria o żółte Audi RS4 Glinka. A to przecież właśnie tą loterię promował mu Budda. Chcemy, żeby to poszło jak najszerzej, z jednego względu, że po prostu jak już coś jest o czymś głośno, to nie da się tego zamieść pod dywan. I to jest chyba nasz największy cel. Tak. Znaczy, po pierwsze pokazać dzieciakom z internetu i tym wszystkim osobom zapatrzonych w tego bohatera, czy w innych bohaterów, że to nie do końca też tak są ludzie nieskazitelni. Kto jeszcze tam gdzieś z dużych twórców jest? Jest The Tyler. Ja w ogóle nie kojarzę, bo ja nie jestem z tej branży motoryzacyjnej. On też gdzieś tam się z nim krosuje, też gdzieś z nim jest. Tak, razem nawet, to jest dla mnie komedia, on musi o wszystkim wiedzieć, bo The Tyler razem z nim na jednym z ostatnich filmów nawet
potem jak usunęli mojego Instagrama, kpili ze mnie. I to jest, sobie... jest to w twoim filmie, że tak. jak ty masz na Instagramie, że... Artur Podłoga po prostu. I po prostu... I tam jest... I dali sobie po prostu MGP i po prostu detalerz. Tak, zrobili sobie te koszulki i nawet tam Glinek mówił, że można być po prostu Adam albo Artur. Okej. Okay. Po prostu, kurwa, na przykład Adam albo podoba Artur. Podoba się dla mnie, on tam wiem, sam ale to też mówi, że musi wiedzieć, to też jakby nie wiemy tego działania, te jego wskazują, ale on jest z nim blisko, gdzieś też występuje razem na filmach, krosują się z tym detailerem. Tak. To też oni wzajemnie się tam gdzieś tam występują. Tak. No i właśnie dużo jest tych korelacji, dużo tych gdzieś tam twórców go czy wspiera, czy świadomie, czy nieświadomie. I to chcieliśmy pokazać. A druga sprawa właśnie taka, że obaj uważamy, że już przy dużej skali jakby nagłośnienia tematu, no te wszystkie patryki, te wszystkie dziwne akcje, te wszystkie gdzieś parasole ochronne po prostu muszą zniknąć, bo się ktoś do cholery jasnej tym zajmie, bo jeżeli tak. Nawet go służby chronią, no to w imię czego? No to w imię czego no go służby chronią? W imię co chodzi? Dogadania sprzed 10 lat, czy w imię tego, że on dalej współpracuje i bo też jest taka może sytuacja, że on dalej współpracuje i gdzieś co któryś interes mówi o czymś, to silny zostaje aresztowany, bo no nie wiemy, nie znamy skali, tak? Ja nie zamierzam tutaj poruszać tego, czy Budda jest zły czy dobry. Nie zamierzam podważać tak samo jego wiarygodności w tym materiale. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, że jego postać, jego ksywa pojawia się tam wszędzie, a skoro się pojawia, skoro sam promował taką osobę, tak, skoro sam brał udział z nią w loteriach i różnych innych akcjach, no to pasowałoby chyba, żeby się wypowiedział, tym bardziej, że komentarzy pod postami różnych marek na internecie, jak zacząłem tego szukać, jest wiele. No, bo Glinek jest taki i taki, bardzo dobrze, że Budda się od niego odciął, on na pewno tego wcześniej nie wiedział, więc jeśli tego nie wiedział, to niech nam to powie. Ale gdzie się odciął? No to ogólnie zaczęło się od tego, że wpadliśmy na pomysł napisania do pewnego znanego osobnika z internetu, żeby nagłośnić sytuację odnośnie Glinka, jaką to jest osobą, jego przeszłości, i jakie rzeczy robił, no. I napisałem do Konopskiego i że mogę mu więcej materiałów udostępnić, aby to rozpowszechnić, nie? I napisał do Glinka prawdopodobnie, no wysłał mu moje dane prawdopodobnie. Do Buddy też napisałem. Stąd się wziął mój numer i dostałem wiadomość parę sekund później, minut. No i Glinek tam napisał, wysłał mi zdjęcie Białka, napisał, a do mnie Byczku napiszesz, co jest oczywistym nawiązaniem do mojej wiadomości do Konopa, gdzie zacząłem, siema Byczku. No i odpisałem mu, z kim piszę, bo nie wiedziałem, o kogo chodzi. I dostałem wiadomość, znaczy zdjęcie z moim numerem telefonu i 25 tysięcy za billingi, moje dane, a drugie 50 za sprowadzenie mnie do niego, nie? Numer na 99% jest od Buddy, nie? Bo napisałem w tym samym momencie do Konopa i Buddy, do jednego na Instagramie, a do Buddy na WhatsAppie i stąd mój numer. I od razu dostałem wiadomość na WhatsAppa zwrotną od Glinka. Zastraszanie. I on, ale on, powiedz mi, bo ty, wiadomo, ty miałeś ile wtedy lat? 18, no parę miesięcy po 18 był. Czyli w sumie dzieciak. No i dobra, no i on, oprócz tego, że powiedział, że tam będziesz dojeżdżany, to realnie, bo rozmawialiśmy wcześniej i moi drodzy, chyba najdłużej osoby, którą namawiałem, to jest Kacper. No bo z racji też wieku, z racji, że mieszkasz z rodzicami, twoja mama była przeciwna, prawda? Temu, no nie chciałem się mamy narażać na jakieś sytuacje niezbędne. Nie? No właśnie. Co do postaci Kamila, to sam jestem zdziwiony, bo jakby robiąc ten materiał nie wiedziałem, że aż tyle się będzie pojawiał. Troszeczkę wyszła też historia Kamila poboczna, Buddy. No ale to tak wychodziło z tych materiałów, więc tak to jest tutaj w filmie. I teraz... Czy Budda wiedział? Kochani, Kamil powiedział, że jak tylko dowiedział się o starej karalności Glinka, to się od niego odciął. Mnie Budda też kurwa poblokował wszędzie. Jak oni ten pierwszy filmik jakiś tam wrzucili. No ja mówię, co to kurwa, z konfidentem się bujasz? Myślałem, że normalny chłopak jesteś, nie? I mu papierki tam powrzucałem, no. Poblokowali mnie wszędzie, że ja niestety Buddy nie zobaczę nigdzie. Więc moim zdaniem, jeżeli kogoś się blokuje w social mediach, to się odczytuje wiadomość, którą ktoś ci wysyła, żeby go zablokować, bo ta wiadomość wam nie pasuje. Oczywiście mógł zobaczyć jakieś kwity i go poblokować. Uważam jednak, a to był rok 2021, ten widz wysłał mu dokumenty zaraz po słynnym filmie w Zakopanem, kiedy wrzucają 20 tysięcy do skrzynki. Dwa lata później Budda prowadzi Glinkowi loterię. Nie wspomnę o tym, że 2 czy 3 tygodnie temu na loterii odkupuje tą Suprę. Więc wiedział już w 2021, jak wynika tutaj. Jeżeli chodzi o drugą rzecz, tutaj macie statement. Ja w ogóle każdemu chciałem dać się wszystkim stronom wypowiedzieć w tym filmie. I tutaj macie Kamila statement. On wybrał taką formę jakby odpowiedzi. Mówiłem, że może przyjechać, mówiłem, że możemy to nagrać, ale wysłałem mu pytania. Kamila nie odpowiedział. Tu macie te odpowiedzi. I jedna rzecz. Kamil tutaj pisze dokładnie, że on jakby legitymizuje wszystko tylko to, co jest na jego social mediach. To tylko, co on daje u siebie. Reszty nie. No dobrze, Kamilu, ale ty na social mediach MGP
mówisz, że loteria, którą będziesz prowadził na jego social mediach, jego loteria jest legitna. Jeżeli zastanawiacie się, czy wszystko będzie w 100% legitne, jeżeli zastanawiacie się, czy rzeczywiście do wygrania będzie Audi RS4 i czy wszystko będzie tak pewne i tak fajnie zrealizowane jak w przypadku M3, to odpowiadam wam ja, jako Budda. Tak. Wszystko będzie zrobione na zajebistym poziomie. Jest legitna jak twoja. Mogą ufać ci jemu jak tobie. Dlatego też nie do końca zgadza się z tym, co ty napisałeś. Tą loterię później poprowadziłeś w 2023 roku. To do tematu Francji. Faktycznie tu w naszych źródłach Kamil się nigdzie nie przewija. Nie ma ani słowa o Buddzie, nikt nie wspomina. Tylko że w rozmowie telefonicznej, kiedy rozmawialiśmy i Kamil może błędnie na początku myślał, podobnie jak Glinek, że to będzie tylko o stare sprawy. Powiedziałem mu, Kamil, nie, jeżeli by chodziło o stare sprawy, to ja bym to zostawił. To jest przeszłość. Jak ktoś został dużym twórcą, a robił coś wcześniej, niech robi. Aby nie robił tego będąc dużym twórcą, co sam przyznałeś rację. I jak ja powiedziałem, że chodzi również o te czasy, Kamil pierwszy, nic przeze mnie wcześniej nie sugerowany, powiedział, aha, czyli Francja, no to nic o tym nie wiem. Dobra, to było 10 lat temu, no ale to są sprawy sprzed roku, dwóch, trzech jest swój ludzi, których dalej... Ich zdaniem on na auta, no więc... Ale wypierdala w tym temacie Francji, tak? No. O. No więc ja też miałem dwa auta w tej Francji, zwróciło mi to. Miałem wynajęte jakby, po prostu wziąłem leasing i wynająłem w tej Francji. No to ta Francja to rzeź jak chuj jest, nie? No ale to... Więc jak ja mówię, że Glinak teraz robi złe rzeczy i oszukuje ludzi, Budda mówi, aha, Francja. Wiedział, nie wiedział, pozostawiam do waszej dyspozycji. I teraz MGP Rent, czyli franczyzy wypożyczalni, na które zostali oszukani ludzie na wpłaty, na te place, co mieliście tutaj rozdział, gdzie ludzie twierdzą, ja nie mówię, że ja widziałem tą storkę, że ktoś, ludzie mówią, macie głosówki przecież w filmie, że trafili do MGP Rent jako franczyzobiorcy przez social media Buddy. Kolejną osobą, której powinienem się dać wypowiedzieć, jest być może główną osobą, jest Glinek. I powiem szczerze, był pomysł, żeby on tutaj siadł, a może w następnym filmie mu dać, no bo tego wymaga rzetelność. Ale Glinek jest w tym filmie, kochani. On się sam do tego filmu wsadził. Przez pisanie, przez dawanie screenów moich rozmów, co z tym reporterkiem daje social media. Przez przyjechanie tutaj i wydzwanianie do mnie przez wszystkich moich kolegów. Występujesz w filmie. Stałeś tu, dzwoniłeś, dodałeś propozycję. Ty w tym filmie jesteś. I teraz po tej akcji piątkowej, kiedy tu byłeś, no chyba sam dobrze wiesz, Bartek, że wykluczyłeś to, że ja cię tu zaproszę i ugoszczę w domu, kiedy tam stałeś i wydzwaniałeś, próbując wpłynąć na ten materiał w taki czy inny sposób, płacąc, strasząc. Co do Konopskiego, gdzieś się przewija i też może warto było zapytać na przykład nawet jak było z tym screenem, czy dlaczego się aż tak interesował sprawą. Ale kochani, jeżeli jest chociaż cień wątpliwości, że on, tak jak mówi Kacper, jego screena odesłał Linkowi, abstrahując, czy współpracuje, czy jest zastraszany, czy wziął pieniądze, czy... Tylko, że odesłał wiadomość dzieciaka do Glinka i później, jak miał kłopoty, no to ja nie chcę do niego wysyłać jakichkolwiek pytań, żeby się Glinek o nich dowiedział i później właśnie dzwonił. Ja już mam traumę jedną, wiecie? Był taki jeden wywiad z takim Boxdelem i też mu pokazałem materiały. I Boxdel, jak wyszedł, to zanim dojechał do domu, a ja zanim rozpocząłem montowanie filmu, to już mi świadek wypadł. Więc ja nie chciałem teraz po rozmowie z Kacprem zapytać Konopskiego, słuchaj byku, byczku, a tak nie było, że ty, z czego ty wysłałeś małolata wiadomość do Glinka? I zanim by Kacper dojechał do siebie do domu, to by już dzwonił, że słuchaj, dzwonili do mnie, ja wypadam z programu. Rozumiecie mnie chyba i to jest wystarczający powód, żeby akurat w tym przypadku, mając wątpliwości, czy tak było, czy tak nie było, nie odzywać się, nie informować, co mam, kogo mam i kto ze mną rozmawia. Słuchajcie, kończąc, nikt tu nie jest ani prokuratorem, ani sądem. Ja nie chcę tu wydawać i ferować wyroków. Dostaliście jakąś tam porcję materiałów, sami ją ocencie, sami rozważcie, na ile, czyja i jaka rola była. Co do Glinka, jeszcze ciebie, Bartku, wiesz? Ty się nie denerwuj, że to wyszło. Ty się ciesz, że dopiero. Bo ja jestem po prostu... Ja przecierałem oczy z każdym nowym screenem materiałem, że ktoś może funkcjonować. Ktoś sobie stworzył jakiś układ policyjno-gangsterski, czyli w sumie mafijny, bo tak mafie działają. W jakichś Gliwicach, przez jedną, drugą stronę chroniony, to był pastor ochronny, sobie żyłeś jak ponczuś w lukrze, za czyjeś pieniądze, nie robiąc praktycznie nic, będąc wielką gwiazdą, dzieciaki sobie robią z tobą zdjęcia, organizujesz zloty, a krzywdzisz ludzi. Tam jest cały czas krzywda. Ty się dorobiłeś na czyjeś krzywdzie. Krzywdzie ludzi z forów, krzywdzie klientów twojej myjni, którym ukradłeś auta, krzywdzie twoich wspólników, których sprzedałeś, krzywdzie rodziny Błażeja, który się powiesił, krzywdzie
franczyzobiorców, którym się zwróciłeś i krzywdzie teraz ludzi wszystkich, którzy dają ci auta do Francji. Tam jest cały czas czyjaś krzywda, a ty cały czas czujesz się bezkarny. Więc dlatego koniec. I ja nie będę czekał do loterii, ja nie będę wstrzymywał i ja nie będę zmieniał tego filmu, bo po prostu dość. Ale ja jestem w szoku, że to trwało od lat, więc ty naprawdę nie bądź zły, że to się dzieje. Tylko się ciesz, że to się dzieje dopiero teraz. Bo ty przeżyłeś 10 żyć za czyjeś pieniądze.